Ptasze, według projektu największy pokój liczący 30 metrów kwadratowych wraz z oknem, balkonem wystającym poza obrys budynku z dużym podwójnym wyjściem okiennym, okienno-drzwiowym na ten balkon. Łazienka licząca 6 metrów, będąca kopią łazienki będącej na parterze wraz z oknem. Tutaj pokój liczący 16-49 metrów wraz z oknem. Drzwiami balkonowymi z dużym balkonem podziemnym z kolejnym pokojem liczącym metrów 8,24. No i okno nad schodami. Tak to miało wyglądać tutaj według projektu. A jak wygląda w rzeczywistości? A w rzeczywistości nie wygląda już to tak dobrze. Jest jeden pokój wraz z balkonem zrobionym w granicach budynku powierzchni użytkowej, pomniejszający pokój, łazieneczka mniejsza, kolejny pokój mniejszy, wraz z to jest balkon i to też jest balkon, zrobiony w granicach, budynku, tu jest ściana budynku, po prostu z powierzchni użytkowej, zarówno tu jak i tu, brak okien, brak okien, brak okien, brak okien. Tak to wygląda. I końcowe zestawienie powierzchni użytkowej. Tutaj rozbieżności są w szczególności na poddaszu. Pokojów jest mniej, bo jest dwa, miały być trzy. Jeden pokój liczy największy 12 metrów, miał liczyć 30. Drugi pokój liczy 10, a miało być 2. Jeden miał mieć 9 blisko, drugi miał mieć blisko 17 metrów. No i balkonów, których jest brak, co było pokazane na poprzedniej fotografii, a łazienka mniejsza, bo licząca niespełna 3 metry kwadratowe, miała liczyć 6 metrów kwadratowych. Tak to wygląda. I ta opinia została sporządzona tylko i wyłącznie z celu z naszych środków własnych, ponieważ prokuratura rejonowa w Dębicy za wszelką cenę nie chciała dopuścić do wydania opinii inżynierskiej świadczącej o rozbieżności, zasadniczej rozbieżności w metrażu powierzchni użytkowej, świadczącej o istocie oszustwa. W związku z brakiem jakiegokolwiek użytku z tejże opinii zmuszona byłam podważyć jej wiarygodność w zasadniczym celu, w celu stwierdzenie, że ta opinia rzeczywiście jest prawdziwa, bo ponieważ prokuratura rejonowa w Dębicy zawsze kończone chroni oszusta. I tutaj postanowienie wydane na dniach mnie jako osobie zawiadamiającej, że właśnie ta przed chwilą przedstawiona opinia nie zawiera znamion przestępstwa, czyli de facto jest opinią prawdziwą, opartą na faktach, co świadczy o tym, że rzeczywiście ta powierzchnia użytkowa zamiast 132 metrów w całości liczy 1,95 m. A istotne odstępstwa w zakresie rozmieszczenia układu pokoi w powierzchni kątem nachylenia dachu rzeczywiście mają miejsce. I w związku z tym w najbliższym czasie dojdzie do izolacji ofiary stalkingu Bożeny Wołowicz. No i ze względu na bezczynność kierunkową urzędników niestety również będą już są wszczęte postępowania karne, a mam nadzieję w niedalekim czasie przedstawione zarzuty i pociągnięcie do odpowiedzialności karną przed sądami powszechnymi tychże urzędników, którzy za wszelką cenę nie chcą dopuścić do izolacji Bożeny Wołowicz, mimo że ta izolacja jej się należy, co jest przedstawione na dokumentach i na przedmiotowym filmie dla opinii publicznej, ponieważ już dosyć robienia wałów i dosyć robienia idiotów z ludzi. Tak to właśnie wygląda.